Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnym odcinku bezpłatnego kursu Bitcoin, Twój kurs tradingu. Pamiętajcie o tym, że pierwszy link w opisie pod tym filmem jest to link, który gdy klikniesz, możesz tutaj zostawić na tej stronie swojego maila, następnie kliknąć odbieram bezpłatnie. Dzięki temu zamiast szukać tych nagrań na kanale YouTube, będziesz wszystko miał na platformie, gdzie będziesz miał również swoje konto. Dzięki temu wszystko będziesz mógł sobie odtworzyć, bądź mogła odtworzyć jedno po drugim. Pamiętajcie proszę o nas informacji w tym nagraniu, nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Ja jeszcze tylko przypomnę jedną rzecz. Jeżeli tutaj zostawisz swojego maila, to też na tego maila będą przychodzić wiadomości, załóżmy z analizami rynkowymi, czy z aktualizacjami, jeżeli chodzi o to, co dzieje się po prostu na przykład z ceną Bitcoina. Ostatnie nagranie z obsługą TradingView było odebrane przez Was bardzo pozytywnie, było wiele pytań i też widzę, że duża część nowych osób wiele zrozumiała, więc myślę, że czas pójść troszeczkę dalej. Więc dzisiaj idziemy troszeczkę dalej, czyli znów wracamy sobie na TradingView, które omawialiśmy w ostatnim nagraniu i następnie przejdziemy znów przez obsługę tej platformy. I też pokażę Wam, na co można zwracać uwagę na wykresach, oczywiście na początku w sposób bardzo podstawowy. Na razie jesteśmy tutaj na TradingView, wpisujemy sobie symbol BTCUSD, czyli symbol Bitcoina. Wybiorę tutaj przykładowo Bitcoina z Coinbase. Dobra, kochani, ostatnio mówiliśmy ogólnie o wykresach, teraz powiedzmy troszeczkę więcej o szczegółach. Co jest bardzo ważne. U góry, jak wiemy, po lewej stronie jest symbol, dalej jest interwał, dalej wybieramy tutaj, w jaki sposób ma być przedstawiony wykres. Ja korzystam rzadko z wykresu liniowego, najczęściej jest to wykres właśnie świecowy. Wiemy, dlaczego mamy informacje konkretne o maksimum, o minimum zasięgu ruchu, załóżmy w danym interwale. Też widzimy, czy to był ruch wzrostowy, czy to był ruch spadkowy, a nie tylko jak w przypadku wykresu liniowego, samą cenę zamknięcia. Dalej macie tutaj wskaźniki, z których raczej nie korzystam, ponieważ uważam, że duża część z nich jest średnio użyteczna w dłuższym terminie. Dalej możecie tutaj sprawdzić, co jest po lewej stronie. Czyli mamy tak, po lewej stronie mamy krzyżyk po to, aby sprawdzić przykładowo cenę, datę, czas, cenę, jaka była załóżmy w danym ruchu cenowym. Idąc dalej, mamy tutaj do wyboru załóżmy oznaczenia takie jak linia trendu, żeby sprawdzić, jakie są kąty cenowe, z których kiedyś bardzo często korzystałem i publikowałem. Teraz już publikuję dużo prostsze analizy. Niżej możecie tutaj załóżmy wybrać po prostu pędzel, żeby przykładowo jakiś poziom na wykresie oznaczyć. Dzisiaj skupimy się na tym, na jakie poziomy cenowe warto zwracać uwagę. Dla mnie bardzo ważne jest to, aby przykładowo, jeżeli z czegoś korzystam, to żeby było to powtarzalne i żebym wiedział, że to funkcjonuje w dłuższym terminie i też oczywiście, że to funkcjonowało wcześniej, tak? To jedyne jest potwierdzenie na to, że warto z czegoś korzystać. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o poziomach cenowych. Będziemy korzystać tutaj z promienia poziomego, które klikamy klikając właśnie tutaj drugie okienko, od góry następnie tutaj tą strzałeczkę, wybieramy sobie promień poziomy i spójrzcie na to, że gdy oznaczymy jakiekolwiek miejsce na wykresie, przykładowo tutaj, tak, to zaznaczy nam się właśnie cena w miejscu, w którym po prostu kliknąłem. W ten sposób możemy sobie wyznaczać ważne poziomy cenowe, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. OK, klikając na to dwa razy, otworzy się nam okno do edytowania, gdzie możemy zmienić grubość tego obszaru, tej linii, czy też kolor, czy też przezroczystość, tak? Więc już do wyboru, do koloru, to stare porze kadło jak najbardziej będzie na miejscu. Również uważam, że dobrym pomysłem, żeby oznaczyć w jakiś sposób poziomy cenowe, jest korzystanie z najbardziej prostego narzędzia, czyli z najprostszego narzędzia, czyli z prostokąta. Po co? Po to, że możecie oznaczyć całą strefę właśnie korzystając z danego prostokąta, jeżeli na przykład chcecie oznaczyć strefę cenową. Potem wystarczy przytrzymać Ctrl, lewy na naszej klawiaturze i lewy przycisk myszy i przesuwamy dany obiekt, możemy go po prostu skopiować. Myślę, że OK, skorzystamy sobie z oznaczenia prostokątów. Zaczniemy sobie od wysokiego interwału, żeby zobaczyć, jak tutaj cena Bitcoina reaguje. Zwróćcie uwagę, cena Bitcoina, jak sobie oddalimy wykres, od razu możecie zauważyć, że OK, są, teraz tylko tak, podkreślę ważną rzecz. To nie jest gotowa analiza, to jest tylko takie wprowadzenie do tego, jak można wyznaczać te powtarzalne poziomy na wykresie. OK, i lecimy dalej.
W takim razie wyznaczamy sobie te poziomy, na których cena po prostu reaguje, czyli oddalamy sobie wykres na wyższym interwale, po to, żeby zobaczyć wykres troszeczkę szerszej perspektywy. Następnie, bardzo ważna rzecz, to też możecie zrobić jednocześnie ze mną, otwierając sobie po prostu wykres. Bardzo ważna rzecz. Patrzymy, czy są poziomy, w których cena reaguje wielokrotnie. Na pewno możemy zauważyć, że tutaj mieliśmy wielokrotne reakcje, tutaj u góry, w okolicach poziomu 13800, tutaj 13130, tak? Tutaj ważna strefa. Tutaj widzimy, że również gdy cena dobiła do tego poziomu, to spadła, wzrosła, spadła, czyli też tutaj cena reagowała na tym poziomie, tak? Czyli możemy to od razu sobie tutaj wyznaczyć. Zmienię kolor na jakiś kolor szary, aby te oznaczenia nie dominowały nam całego wykresu. I mamy ok, jakiś poziom tutaj oznaczony. Dlatego tutaj poprzednio w tej strefie mieliśmy jedną reakcję, drugą reakcję, tak? Spójrzmy tutaj po lewej stronie. Reakcje cenowe są? Są. Po prawej stronie tutaj cena również zareagowała, nie przebiła tego poziomu od razu. Ok, dalej widzimy tutaj od dołu znów poziom, na którym cena wielokrotnie reagowała. Tutaj w tym miejscu, w tych kolejnych. Spójrzcie, że mamy kolejną strefę, w której cena reagowała wielokrotnie. Tak, czyli mam tutaj widoczną reakcję cieniem. Tutaj również cena do tego poziomu dotarła, reagowała. Gdy cena wybiła ten poziom, to również powrót przez tą strefę w okolicach 6200-7300 nie był najłatwiejszy. Widzimy tą reakcję cenową wielokrotnie. Tak? Ok. Idziemy dalej. Dalej widzimy, że cena stoi w tym miejscu. I spójrzcie, że teraz, gdy zwrócimy uwagę na to, że tutaj reakcje cenowe były o podobnych od siebie odległościach, tak? Na tym poziomie, na tym i na tym, to powstaje nam pewnego rodzaju w taki bardzo prosty sposób siatka cenowa, czyli że mamy poziomy, w których cena reaguje w podobnych od siebie odległościach. No okej, okay. Ale pójdźmy bardziej szczegółowo, jeżeli chodzi o wykres. I zwróćcie uwagę, tutaj teraz cena jest w okolicach 20 tysięcy do 18 900, to jest ta strefa. Już sobie te poziomy wyznaczyliśmy, ale wyznaczyliśmy te poziomy, w których cena reaguje, tutaj pierwszy i drugi. Potem patrząc na tą samą odległość, wyznaczyliśmy ten kolejny poziom, w którym cena teraz się znajduje. I spójrzcie, że są to poziomy, które są od siebie odległe o taką samą wartość. Tak? Przypadek? Oczywiście, że nie. Rynki są powtarzalne, to jest taki na razie najbanalniejszy sposób na to, żeby to sprawdzić. Dobra, zrobiliśmy to z interwału szerokiego, czyli spojrzeliśmy na wykres szeroko, żeby zobaczyć te poziomy, które po prostu są najbardziej widoczne. Teraz przybliżam sobie wykres po to, żeby zobaczyć wszystko bardziej szczegółowo. I mamy tak, od dołka, tak, patrzymy w prawą stronę, czyli tutaj w tym przypadku do góry, jak cena tutaj się zachowywała. I znów możemy w podobny sposób wyznaczać te same wyznaczać poziomy w ten sam sposób. Ok, więc zróbmy to. Tu mamy tak, reakcję cenową, gdzie cena tutaj, jak widzimy, spadła, wzrosła na wyższej wartości transakcji. Następnie mieliśmy dalej ruch wzrostowy. I tak, musimy zerknąć, czy tutaj są widoczne jakieś poziomy, na których cena wielokrotnie reagowała. Od razu możemy zwrócić uwagę na to, że dobra, cena tutaj wielokrotnie reagowała na tym poziomie. O tutaj, spójrzmy. Tutaj dokładnie w tym miejscu. Zmienimy sobie jego kolor, na przykładowo kolor czerwony, żeby po prostu był bardziej widoczny. Pamiętajcie też o tym, że też kolor wykresu też można zmieniać. Tak, klikamy dwa razy na wykres i możemy tutaj wszystko zmienić. Ok, idziemy dalej. Mam tutaj ten poziom. Dlaczego? Której cena zareagowała po raz kolejny na tym poziomie, na tym poziomie. I zwróćcie uwagę, że no właśnie cena sobie wchodzi takimi schodkami, że mam jakiś poziom, pod którym cena załóżmy znajduje się przez jakiś czas. Potem ten poziom załóżmy zostaje wybity i cena, gdy wróci do tego poziomu, to znów jest reakcja cenowa i dalej jest trend przykładowo wzrostowy. To jest tylko oczywiście takie bardzo, bardzo ogólne wprowadzenie. No dobra, mamy to. Mamy poziom, na którym cena reaguje. Potem patrzymy na kolejne poziomy, czy one w ogóle są widoczne, tak? Więc sprawdźmy. Kolejny poziom, na którym cena tutaj reaguje wielokrotnie jest o tutaj. Tak, cena tutaj reaguje wielokrotnie na tym poziomie, widzimy to. Oznaczam to właśnie taką strefą, żeby każdy widział, że ok, której cena po prostu reaguje. Jest to strefa, w której jeżeli są kilkukrotne reakcje, to z jakiegoś powodu no te reakcje tam są, więc ta strefa może być ważna, istotna w przyszłych ruchach cenowych. Tak? Tutaj możecie nawet zobaczyć wcześniejsze ruchy, tak, żeby cena też reagowała
poprzednio, na tych tutaj poziomach. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu nie będę oznaczał wszystkich poziomów, bo wtedy na naszym wykresie po prostu będzie lekki chaos. A teraz spójrzcie na to, że ten poziom tutaj jest pośrodku poziomów tych z wyższego interwału. Przypadek? Oczywiście, że nie. Więc teraz jeżeli przy jednych poziomach mamy reakcję cenową pomiędzy tym szarym poziomem i drugim szarym poziomem, to czy w tym ruchu wyżej też pomiędzy tymi poziomami będzie reakcja? Sprawdźmy. O sekundkę, nie to zrobiłem. Przytrzymuję sobie lewy kontrol, kopiuję do góry i zwróćcie uwagę. Również cena tutaj reaguje. Wyrównam te poziomy, żeby to wszystko było bardziej estetyczne i lepiej zrozumiałe, tak? Bo będzie nam to łatwiej i wygodniej po prostu patrzeć. OK. Mamy to. Mamy to. I zwróćcie uwagę, że tutaj też cena, gdy wzrosła, zareagowała na tym poziomie, wybiła go, powróciła do niego i znów od tego poziomu się odbiła. Czyli już możemy sobie oznaczyć, że dobra, skoro cena idzie sobie takimi schodkami, tutaj jest to odległość od przykładowo, tutaj jest to odległość, chwilka, 10, 3, jest to odległość 3394 dolary. I co te 300, okej, co te 3400 dolarów, cena Bitcoina, jak widzimy, reaguje, tak? Czyli możemy zobaczyć, że okej, skoro co taką wartość jest widoczna reakcja w cenie Bitcoina, tak, to bardzo prawdopodobne jest to, że jeżeli będzie jakikolwiek tutaj mocniejszy trend wzrostowy, to kolejnym takim najbardziej prostym do wyznaczenia, najprostszym do wyznaczenia przystankiem dla ceny będzie ten tutaj poziom, okolice 23 tysięcy, tak? OK. To zrobiliśmy w bardzo taki prosty sposób, ale mam nadzieję, że zasada jest dla Was zrozumiała. I teraz tak. Możemy też zejść oczywiście interwał niższy, załóżmy 4-godzinowy i zobaczyć, sprawdzić, czy na tym niższym interwale też są widoczne reakcje cenowe. Tak? I spójrzcie. I tutaj zaczęliśmy od szerszego spojrzenia, żeby wyznaczyć te poziomy, które są faktycznie widoczne. Potem od bardziej lokalnego, czyli sprawdziliśmy aktualny tutaj trend wzrostowy. Tak? I zwróćmy uwagę na to, że już wyznaczyliśmy wspólnie poziomy, które będą dla ceny istotne. I załóżmy, że chciałbym, żeby ktoś te poziomy mógł obejrzeć, to oczywiście mogę jeszcze zejść na niższy interwał, zrobić sytuację bardziej lokalną, czyli na przykład zobaczyć, czy w tym krótkim tutaj ruchu wzrostowym, lokalnym, nie ma widocznych bardziej tutaj poziomów takich krótkoterminowych. I od razu możemy zobaczyć, że one tutaj są. OK, pierwsza reakcja, druga, potem wybicie tego poziomu, powrót, spadek. Cena reaguje o tutaj. Potem jeszcze wyżej mam tutaj poziomy. Zwróćcie uwagę, tutaj cena zareagowała, wzrosła, znów zareagowała na tym poziomie, znów wzrosła, tak? Powrót, wybicie tego poziomu, znów powrót do tej strefy i spójrzcie, że znów mam tutaj wyznaczoną ważną strefę dla lokalnego trendu. I po raz kolejny ta strefa idzie tutaj, tak? I dzięki temu możemy sobie zobaczyć, że dobra, takie poziomy, przy których cena reaguje, o podobnych odległościach znajdują się bardzo blisko siebie. Bardzo blisko siebie, na każdym interwale, to miałem na myśli. O, tak, zwróćcie uwagę, tu jest ruch o 1470 dolarów, kolejny ruch o 1470 dolarów, kolejny ruch o 1470 dolarów, a z wyższego interwału taka sama powtarzalność, tak? Ta sama odległość, ta sama odległość, ta sama odległość, ta sama odległość. Tak, pamiętajcie, to są strefy, które są do siebie bardzo podobne. To nie jest tak, że to jest co do dolara, bo to jest strefa, więc strefy co do dolara nie wyznaczysz patrząc na same poziomy, ale widzimy tę powtarzalność, że te zasięgi są do siebie bardzo mocno podobne. Tak? Gdzie reakcja od jednego poziomu do drugiego, od jednego do drugiego jest w podobnym zasięgu, tutaj około 4400 dolarów, a ze spojrzenia bardziej lokalnego, czyli krótkoterminowego, jest to tutaj około 1470 dolarów. I zwróćmy uwagę na to, że czy to jest spojrzenie lokalne, czy jest to spojrzenie globalne, to i tak wykres zachowuje się w bardzo podobny sposób. Tylko zmiana interwału pokazuje nam, że hej, to są po prostu dane, które są zebrane w danym interwale czasowym i te dane, ten ruch cenowy zachowuje się podobnie, tylko że tutaj trwa to trochę dłużej. Są te ruchy
są to ruchy dłuższe, a na niższym interwale będzie trwało to krócej i są to ruchy krótsze. Ale spójrzmy, że już wyznaczyliśmy poziomy, które są dla ceny ważne. I już wiemy, gdzie warto obserwować cenę, bądź po wybiciach jakich poziomów warto szukać miejsc po to, aby podjąć decyzję. Napiszcie proszę w komentarzu, czy takie przejście przez to wspólnie było dla Was pomocne. W ten sposób wyznaczyliśmy w taki podstawowy sposób i w najprostszy, tak myślę, miejsca, w których cena może reagować. I to, co jest dla mnie najważniejsze, żebyście z tej lekcji wyciągnęli, to jest to, abyśmy pamiętali, że hej, nieważne jaki interwał, wykres zachowuje się tak sam. To jest tylko interwał. Nie dajcie się zwieść cyferkom, że to jest cena, że to jest długi czas oczekiwania. To wszystko są piękne bujdy, które się sprawdzają w najczęściej newsach, które wielokrotnie, które bardzo często nie mają pokrycia z rzeczywistością czy ze zleceniami największego kapitału. Po to, żeby, wiecie, przyciągać ceną i tak dalej. Ale tak naprawdę są to dane, które pokazują nam rozkładane zlecenia dużego kapitału. I nieważne, czy jest to wyższy interwał, czy interwał niższy, to po prostu różni się tym, że tu się dzieje to szybciej, na niższym, a na wyższym wolniej, tak? Ale zakresy ruchu są dłuższe. I pamiętajcie też o tym, że to, że tutaj jest to interwał czterodniowy, czterogodzinowy tutaj, a to, że jest to jednodniowy, nie zmienia w sumie nic. Chodzi o to, że im niższy interwał, tym dokładniejsze ruchy będziecie widzieć. I o tym też trzeba pamiętać, że nie ma co zakochiwać się w danym interwale. Możecie sobie przycisnąć przykładowo na waszej klawiaturze przecinek i wpisać interwał, jaki chcecie, na przykład 120, żeby tutaj były widoczne 2 godziny. Bądź na przykład wpiszemy sobie tutaj interwał 180, żeby były widoczne 3 godziny, albo 185. Czyli jedna świeca będzie pokazywała ruch ze 185 minut i kolejna świeca też z kolejnych 185 minut. No dobra. Napiszcie proszę w komentarzu, czy to było dla Was pomocne. Takie już wprowadzenie do tego, jak znajdywać powtarzalności na rynku, po to, żeby wiedzieć, że hej, masz nie handlować tu, byle gdzie, tylko masz poczekać na to, żeby cena znalazła się przy danym poziomie i dopiero wtedy podejmować decyzję. Oczywiście to jest tylko taka podstawa podstaw, żeby zrozumieć powtarzalność rynku. Dobra, kochani, ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do kolejnego odcinka bezpłatnego kursu już w czwartek. Dzięki za te komentarze, za te pytania i cieszę się, że każdy może to wszystko zrozumieć, a dzisiaj troszeczkę rzeczy bardziej zaawansowane. I pamiętajcie, z chęcią obejrzę Wasze wykresy. Taka praca domowa na dzisiaj. Wybierzcie sobie jakikolwiek chcecie wykres, oznaczcie te poziomy, na których cena reaguje, następnie kliknijcie tutaj opublikuj. Wybierzcie jako prywatny pomysł, tak jak wpiszcie, załóżmy, symbol wykresu. Czy to jest BTC, czy Ethereum, wpiszcie BTC, czy ETH, bez znaczenia, co tutaj wpiszecie. Następnie wybierzcie kategorię, to też jest bez znaczenia. Następnie tytuł, na przykład oznaczenia do darmowego kursu, tak? Potem opis, możecie napisać cokolwiek. I klikamy opublikuj prywatny pomysł. Następnie, gdy to zrobisz, otrzymasz link u góry i zwróć uwagę, że potem będziesz mógł przykładowo za 5 dni, za 10 dni kliknąć play i sprawdzić, czy te poziomy w przyszłości zadziałały. Więc jako taka praca domowa dla osób chętnych, taki link skopiujcie proszę, dodajcie w komentarzu, a tutaj jest komentarz, w komentarzu, tak, dodajcie o co chodzi, tak, przykładowo moje oznaczenia Ethereum, czy na przykład złotówki do dolara, zostawcie ten komentarz pod tym nagraniem, a ja te oznaczenia Wasze sprawdzę przed kolejnym nagraniem bezpłatnego kursu. Do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie, słyszymy się w czwartek. Pamiętajcie, że to jest Wasz kurs. Chcę edukować ogółem osoby, które są tym zainteresowane, po to, żeby wiedziały, że ryzyko jest zależne od nas, rynki są powtarzalne i że każdy jest w stanie na rynku coś dla siebie po prostu zrobić, zarobić. Bo przykładowo wczorajsza analiza, gdzie mówiłem o lokalnych spadkach, już jest zrealizowana, bo te lokalne spadki już się odbyły, więc też macie taką możliwość po prostu obserwacji tego, o czym ja mówię, ponieważ też przed tym, jak cokolwiek się wydarzy, to określam ten ruch strzałką, tak, i omawiam, co może dziać się dalej z wykresem cenowym, oczywiście w analizach, bo to, co teraz widzisz, jest to część edukacyjna.
Pozdrawiam Was serdecznie, udanego dnia. Słyszymy się w czwartek. Czekam na Wasze komentarze, oznaczenia. Pozdrawiam Was. Cześć.